Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Została nam piąta faza ekspedycji. Czwóreczkę mamy zakończoną. Czyli co? Letyma. Zobaczymy, jakie zagadki tutaj na nas czekają. Czwórka była dla mnie trochę katorgą. Nie wiem, nie ogarniałem jej kompletnie. Mam nadzieję, że tym razem będzie trochę lepiej. Generalnie nim ogarnąłem, że muszę pogadać w anomalii z Nadą, to chyba pół godziny latałem jak czubek. Co to? Aha, dobra. Się zdziwiłem, czemu frachtowce są moje. Ale ogarnąłem temat, że przecież ekspedycję wysłałem. Skoczymy sobie od razu, nie będziemy tutaj robić postojów w pół drogi. Podobno są jakby dwa zakończenia, tak? Żeby uzyskać dwa różne elementy wyglądu. Się zastanawiam, czy nie strzelimy sobie streamka. Czemu mnie wyhamowało? Się zastanawiam, czy nie strzelimy sobie streamka i jednym rzutem nie spróbujemy przejść ekspedycji, ale no do tego będę potrzebował wolny dzień. Będę musiał ustawić streama, bo jeszcze tego nie ogarnąłem na nowym kompie. Także jeszcze to nic pewnego. Takiego sobie speedruna spróbujemy strzelić. Naprawdę. What the fuck? Motherfucker. Się prawie okichałem, myślałem, że to piraci. Dobra, ktoś postawił tu bazę. Zerknijmy, co tu ciekawego ma. Kolejna dość niecodzienna planeta. W ogóle te sfery w tych kwiatach, no chyba to są kwiaty, podobają mi się. Już nie pierwszy raz na nie trafiam. I muszę przyznać, że robią wrażenie. Rafinator. No dobrze. Tak się zastanawiam. W sumie lądowałem przecież na punkcie spotkania. Czyżby od razu mi pokazało? No dobrze, no nie będę jakoś specjalnie narzekał, nie? Że jakoś koniec końców poleciałem zupełnie gdzie indziej niż chciałem. Bo i to jest możliwe. Nie wiem, czy po lewej nie było opuszczonego obozu. Nie. Czyli zapewne tam, co?
A przynajmniej strażnicy nie są jacyś upierdliwi. Ach, mnie odbiło. Miało być tak ładnie. O! Anomalia grawitacji. A ja ciągle na 3 punktach życia latam. Niby jest ta anomalia, a jej jakoś tak nie widać. Na tamtej planecie mi się bardziej podobała. Jeszcze 1000 jednostek? To ile ja tu miałem do przebiegnięcia? Dobrze, to póki jest, wykorzystajmy tą anomalię. Coś spędzi... Straciłem rozpęd. Znowu? Gdzieś to przerośnięta paruwa. Dobra, standardowo. Obiegnijmy, zobaczmy co jest w taczkach. Generalnie raczej niczego nie potrzebuję, już niczego nie szukam, ale jak zawsze powtarzam i będę powtarzał, zbieractwo jest tu bardzo wskazane. Rzućmy okiem na multinarzędzie. Dobrze. Mam nadzieję, że wziąłem 10. Cholera, tak, 10. Teraz patrzę na to i wydaje mi się, że mam jakiś statek na sprzedaż, ten, który w poprzedniej fazie znalazłem. Ja się przebiegniemy do niego kiedyś. Co tu mamy? C, czyli fatalnie. Dobra, pogadajmy z naszym fumflem. Yo.
Magnetycki reaktor. Zjonizowany kobalt to nie będzie jakiś problem, bo kobalt gdzieś tam mam. Pojemnik z antymaterią. Nie wiem, czy mogę wytworzyć, ale pewnie tak. Dobrze, kobaltu niedużo, trzeba tylko 75, więc na luzie ogarniamy temat od razu na miejscu. Nie ten guziczek. Dobrze. No i co? Wytworzyłem. A. 82%, całkiem ładnie. No mówię, spamują tymi modyfikacjami w tej ekspedycji strasznie. O, zestaw naprawczy. To się akurat przyda, bo mam multinarzędzie do naprawienia. Tego nie zrobimy. A spróbujmy pogadać z Atlasem. Czy nas poprowadzi? No poprowadzi, no i ładnie. Dobra, to ja sobie teraz skoczę jeszcze na szybko po statek. I widzimy się... Po statek. A, wypadałoby go wezwać. No, sobie skoczę szybko po... statek i widzimy się wtedy przy Atlasie. Wyjątkowo nie wycięłam tego kawałka z przejmowaniem statku strażników, ponieważ wydarzyło się coś całkiem ciekawego. Zresztą zaraz sami zobaczycie, jak tylko wyląduję przy statku i będę próbował go naprawić. Weźcie mi, wyjaśnijcie, co tu się właśnie odwaliło, kurza stopa. Patrzcie na to. No sobie poleciał.
Na szczęście jest to dość łatwy do naprawienia błąd. Nie trzeba tutaj dużo kombinować, wystarczy po prostu przeładować save'a i wszystko powinno grać. Tutaj sprawdzałem, czy na pewno mam wyłączony multiplayer, no ale zazwyczaj gram tylko i wyłącznie na wyłączonym, więc by mnie zaskoczyło, gdyby było inaczej. Tylko zauważcie, że przeładowuję ten wcześniejszy zapis. No i jesteśmy z powrotem, nasz statek jest z powrotem. I tym razem startujemy. No i wszystko jest ok. Za chwilę go odzyskam, jak zobaczycie, ponieważ film dosyć krótki wyszedł, także nawet nie będę tutaj zbytnio przycinał. A co to jest grane? Dwa atlasy? O co tu chodzi?
No dobrze, możemy stworzyć nasze ziarenko nadziei, no to stwórzmy je, czemu nie? Co nam zostało? O, wszystkie błędy, fajnie. Tylko trzy. Myślałem, że lepiej. Wszystkie znaki. Pięknie. Jeżeli ktoś zaczyna grę, no to to jest petardo dla niego, nie? Trochę czasu zawsze zaoszczędzone. No i co? Wychodzi na to, że tutaj się nasza faza piąta kończy. Musimy poczekać, aż więcej społeczności zakończy trzeci kamień milowy. I zobaczymy trzy ostatnie kamienie. Także wychodzi na to, że czeka nas jeszcze jeden odcinek, przynajmniej jeden. Dobra, czyli co? Ja lecę wrzucać ziarna do symulacji i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia.